Hej, dzisiaj o tym, co zrobić, jeśli chcemy dołożyć miodnie, no a nie mamy jeszcze ramek z suszem, bo jesteśmy początkującymi osobami. Albo nam się spaliły wszystkie ramki, albo motylica zżarła. No to mamy kilka możliwości. Jedna, której Ci w sumie nie rekomenduję, to po prostu zakupienie suszu od kogoś. Druga, to włożenie samych ramek z węzą i nie przejmowanie się tym. Jeśli rodzina jest już gotowa do tego, żeby mieć włożoną miodnię, to przejdzie. Oczywiście stracisz trochę miodu, bo pszczoły muszą odbudować. Trochę czasu, więc ten, ta wydajność miodowa będzie mniejsza, no ale będziesz mieć odbudowaną ramkę z suszem. Oczywiście jest ryzyko takie, że podczas miodobrania te ramki będą się wyłamywać, bo nieprzeczerwiony susz, nieprzeczerwione plastry mają taką tendencję. Natomiast... To nie jest tak, że na pewno się będą wyłamywać. Jeśli to są ramki połówkowe, no to naprawdę one się nie wyłamują. Ja mam wiele takich ramek, które dawałem z węzłem połówkowe do góry i one się nie wyłamują. Zwłaszcza jeśli to jest Wielkopolska, więc nie ma problemu. I to też jest pewne rozwiązanie. Jeśli chcesz mieć dwa rodzaje ramek, no to wtedy bez obaw wkładasz sobie te ramki z węzą do góry. Natomiast jeśli to są ramki całe. I dajesz węze i w nich jest miód, to trzeba naprawdę wolnowirować i przekładać po prostu częściej niż normalnie. Więc to jest zabezpieczenie, że te ramki się nie będą wyrywać. Natomiast jest jeszcze inne rozwiązanie: wziąć z rodni kilka plastrów i dać je do miodni. Staramy się, żeby to nie były ramki z czerwiem, a jeśli już są z czerwiem, to tym na wygryzieniu, czyli tym najstarszym. No i wtedy układamy część ramek z węzą. Część ramek z suszem, na dole też będzie część ramek z węzą, część ramek z suszem, no i to jest jakieś rozwiązanie. Natomiast to nie jest jakaś tragedia, jeśli nie mamy suszu. Po prostu jeden sezon trzeba przecierpieć i później to już pójdzie. W sytuacji, w której włożysz częściowo do góry węzę i te ramki z dołu, a na dole włożysz węzę, to może się też okazać tak, że będziesz zaglądać na dół i część ramek będzie z miodem, a do góry nadal będziesz mieć węze, więc możesz je zamienić. I wydawać by się mogło, że to jest super rozwiązanie, do momentu, kiedy nie zrobisz miodobrania, bo może być tak, że przyjdziesz sobie fajnie wziąć miodnie, a na dole zabrałeś, zabrałaś ramki z miodem, więc one tam tego zapasu nie mają. I jeśli nie wejdziemy od razu w pożytek, to pszczoły mogą mieć Stres głodowy, a stres głodowy bardzo obniża odporność pszczół, czyli wszystkie konsekwencje związane z wirusami, z ich obecnością w ulu będą się nasilały przez ten właśnie stres głodowy. I tu nie chodzi tylko o ten moment wystąpienia tego stresu głodowego, tylko on wystąpi, ta odporność nam spadnie i już zostanie gorsza. Więc też trochę przestrzegam przed tym, żeby wyciągać całkowicie ten miód z miodni. Aby sobie dać do góry, przełożyć, bo do momentu, kiedy mamy intensywny pożytek i ten miód jest do góry, to jest ok. Ale jak przyjdziemy dobranie, bierzemy go i na dole nic nam nie zostanie, to sami sobie zrobimy kuku, a właściwie my nie sobie, tylko pszczołom zrobimy krzywdę. To tyle. Jak widzisz, nie ma tragedii, jeśli nie masz tych ramek z suszem. Kwestia tego, żeby robić swoje i ewentualnie nie popełniać błędów w innych czynnościach, które robimy w pasiece.